Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku. Moi drodzy, dzisiaj standardowy vlog. Oczywiście zobaczymy sobie wszędzie, czy są jakieś jajeczka. O, mamy jedno. Usilek. Bardzo ładnie. No. I lecimy sobie do niosek, żeby Trixie nam nie weszła i później ciężko będzie ją wywalić. Dobra, więc idziemy do niosek. Trzeba im będzie coś dać zaraz też tutaj w reklamówce. No ale pozbieramy sobie jajka. Już chyba zniosły, także zobaczymy. Dobra. Także lecimy od lewej. Trzy jajeczka. Tak patrzę, czy coś tam. Trzy jajeczka. Tutaj mamy pięć. O. Tutaj dwa. Także mamy już 10 i lecimy. Tutaj mamy ile? 7. Dobra. I tutaj pod kurką ile będzie? 3 jajka. Spokojnie, spokojnie, kurka. Trzy jajka są tak. Także mamy już 20. Okej. I zobaczymy, co będzie u tej. U niej mamy 6. Także mamy 26 jajeczek. I zobaczymy, co jeszcze zniosą dzisiaj. Dobra. Dwadzieścia sześć jajek to bardzo ładnie. Super. No i co? Pójdziemy sobie na wybieg do kurek i zobaczymy, co tam się dzieje na wybiegu. Ale przed tym jeszcze... Oj, dajcie mi chwilę. Dobra. Pójdziemy też sobie dzisiaj odwiedzić kurczaczki. O, dobra, wyostrzyło się. O kurczę, nie mam tutaj gdzie podłożyć. Dobra. Już jest miejsce. Tutaj sobie dołożymy te dwa z wczoraj. No jak tam mam specjalnie dwa nieść, to wolę sobie odłożyć. Okej, dobra. Więc tak to wygląda. Okej. No co, Trixie, co? Czarek chyba w domu jest. No najpewniej tak. I zamkniemy im chyba tutaj, żeby te zimno im nie wchodziło. A wyjść mogą sobie od strony szopy. Trixie, uważaj. O, dobra. A, tutaj co mamy? Co tutaj mamy dla kurek? No wytłaczanka, a jakieś tam różnego rodzaju rzeczy. I tutaj bułki, różne rzeczy. Także ja im to przygotuję i widzimy się za chwilę. Dobra, także dla kurek jest już gotowe. Wszystko wymieszane. Bardzo fajnie to wygląda. O, super. No i co? Idziemy im to dać. Zobaczymy, jaka będzie ich reakcja. Dobra, także... Puszczamy skrzynkę. Spokojnie, kurki. Spokojnie. Spokojnie. Dobra. Mają. No i co? Są szczęśliwe. Różne witaminy tam mają.
Także idealnie. O, jedzą sobie. A my się widzimy u kurczaczków. Dobra, także witam was u kurczaczków. Moi drodzy, chciałbym wam pokazać teraz kurczaczka, któremu trzeba było związać nogi. Zaraz go zobaczycie. I chciałbym się spytać was, czy dobrze. Jakbyście mogli w komentarzu odpisać, to by było super. Czy dobrze to zrobiłem. Trochę im tu zmienię pod płytą grzewczą, ściółkę. No ale najpierw muszę im tu wszystko wynieść, posprzątać. Dobra. I tutaj co? To może zostać. Przeniesiemy im tą płytę grzewczą tutaj. A zobaczcie tego. O, tutaj tak wygląda. O, tak wygląda. Nie wiem, czy dobrze mu to związałem, jak myślicie. O, patrzcie. Tak, no chyba dobrze mu się to ureguluje, bo się rozjeżdżał, jak nie wiem. Temu muszę pupkę przemyć, czy tam mu wyczyścić. No a co, o, tutaj różne sznurki. No joj, ale się bawią. O, tutaj takie sznurki bawełniane stosowałem, ale one się rozwalały. Dlatego w końcu mu takim zrobiłem. No i co? O, widzicie, tak próbuje tutaj coś tam chodzić. Ale zobaczymy, jak mu będzie się chodziło. Dobra, a ja im posprzątam i zaraz się widzimy. O, tak wygląda tutaj. Sobie teraz je. Tak ciężko mu z równowagą. A, tego tu skubiam za te... Ty. No zobaczymy, co z nim będzie. Napiszcie mi, czy tak dobrze, czy jaki macie sposób, bo nitką tak nie chciałem, żeby mu się nogi tam nie pokaleczyły, poobdzierały. Bo wiecie, cienka nitka, to może mu te nogi lekko pokaleczyć, nie? No, te coś się tu wrywają, pełne energii. Jeszcze nie wiem, jakie są... czy koguciki, czy kurki. Będę... Nie wiem, kiedy można sprawdzać. Chyba po piórkach się sprawdza, z tego co mi wiadomo. No ale zobaczymy. Na razie to nieistotne, więc niepotrzebne sprawdzanie. O, jakoś tam mu idzie. Będę go doglądał. Najważniejsze jest doglądanie. Jak się dogląda, to wszystko jest ok. Się ma wszystko pod kontrolą. Dobra, także moi drodzy, widzimy się na zamykaniu kurek. Jeszcze tylko na chwilę, bo przygotowałem dla nich marchewkę. Zobaczymy, czy będą chciały jeść w ogóle. Dobra, kładziemy i zobaczymy, czy się zaciekawią. No a ten tutaj leży. Postawimy go. O, no tak nie ma równowagi. Nie wiem, jakbyście mogli mi napisać, czy on tak ma właśnie być, czy jak. Dobra, niech sobie tak siedzi. Jeden podchodzi właśnie. No zobaczymy, czy będą chętni na tą marcheweczkę, czy nie. Może tutaj im podamy. Temu. No, coś tam sobie skubnęła. Nie deptaj po tym. No tak. O, coś tam próbują. Tamten, ten jak lata. No, taki żywy bardzo jest. Też stary już jest, najstarszy. No tutaj macie.
Mamy takie nieufne na nowe rzeczy. No, ten spróbował. Ten może będzie chciał. Nie, raczej nie chcę. Nie, tak niechętnie. No ale zostawimy i może się skuszą. Dobra, także już teraz naprawdę widzimy się na zamykaniu. Dobra, także moi drodzy, czas zamknąć kurki. No, ale widzę, że kurki nie dadzą się zamknąć. Jajka dzisiaj zbierałem. Było 26 chyba. Coś takiego. Zresztą zaraz zobaczymy. Minus 2. Tak, 26. Minus 2, bo 2 tu były. Także 26. Dobra, także zamkniemy sobie. Ajajajajaj. Dobra, musiałem włączyć sobie lampę. A poza tym Czarek mi wbiegł pod nogi i mu na łapkę. Ale nie, nic go nie boli. Dobra. Czarek, ci. Chodź, Czarek, ci. Czarek, ci. Kogut tak przy drzwiach se śpi. Myszki niech łapią. Trixie może coś złapie. O, Trixie już wie. Już też. Tak jak Czaruś poluje ładnie. No. Co kogucik tak przy drzwiach? Dobra. Także zamknięte. Nie wiem, czy ramy nawet puszczone były. Trzeba też je zamknąć. Szybko zamkniemy. I tyle. Nie będę przedłużał. No jest lepszy mrozek, widzicie? O. Jakiś coś tam przymrozek jest. Muszę w końcu te drzwi. Ile razy ja już wam mówiłem, że te drzwi muszę zrobić, to ja nie wiem. No i tak samo brachmą muszę też te drzwi zrobić. Bo im przecież tu zimno jest. Tym bardziej jak teraz jest taka pogoda. O, Czarek, jak szybciutko. No, więc tak to wygląda u tych kurek. Jutro muszę koniecznie po pszenicę jechać. No, wszystkie są ładnie, wodę mają. Jeść mają. Czarek nic widzę nie ma tutaj. Ale nie wiem, czy go na noc tutaj nie zostawię. Chyba go zostawię na noc. Trixie, kić. Jutro wcześniej rano wstaję, także zostawię go chyba na noc, wiecie? Chyba ta. Dobra, zostawimy. Idziesz, Trixie, też na noc z nim? No to idź. Idź, Czaru się. Dobra. Na noc je zostawimy. Nic im nie będzie. I co? Wszystkie są zamknięte, także moi drodzy, już nie będziemy czekać na wnioski. Ja się z wami żegnam. Pamiętajcie o łapce w górze, miłym komentarzu i oczywiście suba na kanale zostawcie. To przede wszystkim. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.